Dobra, okej, to zaczynamy. To jest główna ulica, przy której mieszkam, Tunnel Avenue. Jedna z głównych ulic tutaj na... To jest jedna główna ulica na Greenwich. Zaraz wam pokażę dom, w którym mieszkam. Nie wiem, czy to będzie widać. Może coś tu zobaczycie. O. Tak to mniej więcej wygląda. Dobra, to idziemy główną ulicą. Chciałam wam pokazać też właśnie kilka, po drodze mijamy kilka takich salonów z paznokciami. Zobaczycie sobie, jak tutaj wygląda. Chciałam wam tylko powiedzieć, że dzisiaj nie ma ładnej pogody, jest strasznie w ogóle wieje. Chciałam iść do parku, jeszcze mam pokazać parę ładnych rzeczy, ale to poczekam na lepszą po prostu pogodę. To, co chciałabym zrobić, to jeśli jeszcze będzie otwarte, bo troszkę późno wyszłam, wejść do takiego salonu z paznokciami, chińskiego salonu z paznokciami. Oczywiście wiadomo, że nie będę mogła oficjalnie jakoś tam nagrywać w środku, ale zrobię to po prostu tak, że porozmawiam sobie z nimi, no i zobaczymy, co z tego w ogóle wyjdzie. Tutaj akurat widzicie z naprzeciwka jeden z wielu chińskich salonów na tej ulicy. Jest to Beyond Niles. Nie chcę za bardzo tam ingerować, także tutaj kręcę troszkę właśnie z ukrycia. Tak jak widzicie, pokażę, że to dość szeroka oferta. Niles, waxing, co tylko chcecie, Thai massage, everything, wszystko, co możecie chcieć. Szkoda tylko, że tak dobrze nie widać. Może uda mi się po prostu podejść bliżej i tak czy inaczej chcę tam wyjść, zapytać się o ofertę, jaką mają. Szyba jest i tutaj nic za bardzo w środku nie widać. Chciałabym wam jeszcze pokazać inny salon. Tutaj nie za bardzo mogę też podejść, bo mogę sobie po prostu nie życzyć. Nie wiem, czy będzie coś widać. No jest, właśnie no jest. Też tak samo. Full set 20 funtów. Uzupełnienie 6. O, uzupełnienie 15. To też nieźle. No ale na paznokcie w pół godziny to co możemy oczekiwać. No a naprzeciwko, oczywiście z drugiej strony zaraz drugi salon. No tak, teraz to mi autobus w ogóle zajechał drogę, także nic nie widać. Ale od razu właśnie z drugiej strony jest konkurencja. Obok oczywiście tattoo salon. Salon tatuaży. Może się kiedyś wybiorę. Muszę mi się uda zrobić zbliżenie. Oczywiście to wszystko jest chińskie. Nie da się za bardzo zrobić zbliżenie, żeby było widać. Troszkę z daleko jesteśmy. Beauty salon treatment. Jestem właśnie ciekawa, za ile oni tutaj mają szelaka. Pewnie pisze.
Tu może coś będzie widać od. Już tak bardziej. Mikodarma Brazja, proszę bardzo. Spraytaini wszystko mają. Możliwa się z paznokciami. Przedłużanie rzęs. Kochani, gdybyśmy poszli bardziej do centrum tych salonów chińskich z paznokciami, oczywiście jest więcej. Ale ja już tak daleko nie będę szła. I tak minęliśmy w ciągu, bo ja wiem, ile to było metrów, 50 metrów, może byśmy minęli już 3 salony. To, co chciałabym Wam tutaj pokazać jeszcze, to tak, o. Tutaj mam właśnie wizytówkę. Wizytówkę z salonu i co tutaj mamy za oferty? Już będzie dobrze widać za blisko. Piszą tak, start collecting your stamps now. Czyli tak, musimy zbierać 6 stempelków, czyli podejrzewam 6 wizyt. No właśnie, głośno. Musimy 6 wizyt, za każdą wizytę jeden stempelek, wtedy mamy 5 funtów taniej. Albo uzupełnienie, albo cały zestaw paznokci, albo pedicure. Od poniedziałku do środy. Czym jeszcze nas kuszą? 2 godziny darmowego parkingu. I tutaj mamy ofertę. Też tak to źle widać. Myślałam, że będzie może lepiej widać. Może będę z daleka trzymać, to będzie widać? Czy mamy tak, tutaj paznokcie akrylowe od 20 funtów. Żelowe 25, ale to tak u nas to nazywa w Polsce żelowe, ale tutaj to po prostu jest szelak. Gdybyśmy chcieli z jakimś brokatem paznokcie, to już jest 28 funtów. Akrylowe paznokcie na zasadzie różowy, biały, czyli typowy francuski manikir, 30 funtów. No i pytałam się, co to znaczy permanent white tips. No to oczywiście dodatkowo płacimy 2 funty, ale to chodzi po prostu o to, że nakładają nam naturalnego tipsa i uzupełniają po prostu akrylem. Tutaj mamy dodatkowe, gdybyśmy chcieli sobie uzupełnić paznokcie, odrost mamy, jeśli chodzi o akrylowe paznokcie, 15 funtów, żelowe 18, czyli znowu szelak, nie wiem, razem z brokatem 20 funtów, no troszkę drogo, czyli bardziej chyba by się opłacało zrobić na nowo paznokcie. Zdejmowanie paznokcie 10 funtów, aha, zdjęcie paznokci 10 funtów, ale zdjęcie paznokci z nowymi paznokciami, czyli z nowym setem 25. Oczywiście manikir. Preparacja paznokci, ale to bym na pewno do nich się nie skusiła. Bo możemy sobie cyrkonie nalepić na paznokcie. 3 funty, zestaw 10 cyrkoni. Zmiana lakieru 5 funtów. Nawet mamy spa pedicure 25 funtów. Szelak. Razem z obcięciem skórek 20 funtów. Zdjęcie szelaka 5 funtów. No oczywiście wszelkiego rodzaju innego usługi, czyli brwi, depilacja brwi, bikini i tak dalej. Nawet tajski masaż, proszę bardzo. Na paznokcie właśnie, które robią w ciągu pół godziny, no to nie wiem. Może kiedyś uda mi się nagrać. Dlaczego? Zawiesił mi się w ogóle telefon, ale to takie tam. To by było na tyle z takiej krótkiej wędrówki, które chciałam pokazać. Tak naprawdę to wybieram się do centrum fitness.
zobaczenia później. Kochani, pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiam gorąco z Centrum Fitness. Nie chcę bardzo głośno mówić, bo... Bo tak a propos właśnie, nie wolno tutaj w ogóle nagrywać. To jest właśnie główna ulica w... na Greenwich, Trafalgar Road. To jest ta ulica, którą szliśmy.